Nam nie wystarczy tylko mieć świetny sprzęt. My musimy także umieć tym sprzętem się posługiwać. Nam nie wystarczy tylko przejść cykliczne szkolenia, chociażby z zasad BHP czy z pierwszej pomocy. My musimy także uczyć się ćwiczyć to w terenie. No i takie manewry wodno-lądowe zostały dzisiaj w gminie Łomża zorganizowane przeze mnie, ale przy ogromnej współpracy z partnerami, którymi są Państwowa Straż Pożarna z Łomży, Miejska Policja, Komenda Miejskiej Policji z Łomży, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Grupa Ratownicza Nadzieja. I to właśnie Grupa Ratownicza przygotowała kilka różnych epizodów do manewrów wodnych, ale także i do manewrów lądowych. Dzisiaj uczestnicy, których z kilkunastu zastępów OSP z terenu gminy, ale także i z terenu gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, z Wydmin i z Miłk, których jest około 150, mają okazję przećwiczyć te właśnie epizody. Bardzo ciekawe, poszukujemy poszkodowanych i udzielamy im pomocy. I teraz głównym celem, czy celów do osiągnięcia dzisiaj w czasie tych ćwiczeń jest kilka. Przede wszystkim jest to zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami działań poszukiwawczych. Jest to także usprawnienie koordynacji działania wszystkich służb. Jest to podniesienie poziomu umiejętności ratowniczych niesienia pomocy osobom poszkodowanym, szczególnie właśnie w terenie trudnym. No, takimi celami są też integracja działalności służb, no i wymiana wspólnych doświadczeń. Cieszę się, że te manewry dzisiaj zostały przygotowane tak profesjonalnie przez naszych partnerów. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się włączyli. No i wyrażam ogromne przekonanie, że wszyscy naprawdę dużo z tego dobrego wyniesiemy. We wszystkich działaniach, które prowadzimy jako ćwiczenia, najważniejsze jest to, aby one odzwierciedlały rzeczywiste warunki. Stąd też mamy tutaj przygotowane dla ratowników i strażaków przygotowane różne przedmioty, porozrzucane, pozostawiane zarówno w terenie ziemnym, czy też na wodzie. Ważne jest oczywiście przeprowadzenie właściwego zgrania łączności służb, gdyż bez właściwej łączności, no trudno jest mówić tutaj o jakiejkolwiek koordynacji czy współdziałaniu. No i ostatni ten element, no to jest pewna taka determinacja ratowników, strażaków do tego, aby odnaleźć osobę i udzielić jej umiejętnie pomocy. I to też jest niezwykle ważny etap, gdyż według naszych danych statystycznych z Grupy Ratowniczej Nadzieja, od momentu odnalezienia osoby w terenie, czy też w wodzie, czy na pobrzeżu, do momentu przekazania jej faktycznie do ambulansu, no, mija około 25, nawet 30 minut. Także to pokazuje skalę trudności działania w terenie. Czy jest to teren łąkowy, bagienny, podmokły, leśny, czy też bezpośrednio, czy są to akweny. Wszędzie tam no, ten czas nawet po odnalezieniu w jakiś sposób się wydłuża. I to nie jest automatyczne, że od razu po odnalezieniu osoby udzielamy, mamy możliwość włożenia jej do karetki. Ratownicy, strażacy, żołnierze, policjanci muszą umieć przez te kilkanaście, kilkadziesiąt nawet minut utrzymać osobę przy życiu. Zostaliśmy poproszeni przez pana wójta gminy Łomża o zorganizowanie tych manewrów, przeprowadzenie takiego wstępnego rozpoznania terenu, pozostawienie znaczników terenowych i koordynację działania poszczególnych służb. Trzeba zauważyć, że w tym momencie mamy rozwinięte tak zwane dwa sztaby. Jest sztab ćwiczeniowy, czyli ten, który przeprowadza ćwiczenia. Sztabowcy też ćwiczą, muszą się uczyć, ale mamy także ponad nimi tak zwany sztab rzeczywisty, który koordynuje całość ćwiczeń, wyznacza zadania, sprawdza ich realizację, ocenia, w jaki sposób zostały wypełnione. W momencie, kiedy stwierdzimy, że brakuje jakiejś bliskiej nam osoby, należy niezwłocznie zawiadomić policję. Pokutuje w społeczeństwie mylne przekonanie, że można to uczynić dopiero po kilku czy kilkudziesięciu godzinach. Nie. W momencie, kiedy czujemy, że coś się wydarzyło złego, że nie jest to sytuacja normalna, natychmiast zawiadamiamy policję. Policja zazwyczaj przyjmuje zgłoszenie i zazwyczaj natychmiast przekazuje załogom radiowozów informacje o takiej zaginionej osobie. Jeżeli sytuacja kwalifikuje do tego, policja uruchamia też inne służby, m.in. Straż Pożarną czy Grupę Ratowniczą Nadzieja. Oczywiście policjanci prowadzą działania wielotorowo, to znaczy z jednej strony poszukujemy osoby w terenie, czyli w miejscu, gdzie możemy podejrzewać, że ona przebywa, natomiast policjanci
policjanci też podejmują działania niejawne, które nam nie są znane, polegające między innymi na przeglądaniu czy poczty elektronicznej, czy telefonu, czy po prostu przesłuchiwaniu osób, przepytywaniu osób, które coś mogą powiedzieć. Dlatego właśnie policja jest zawsze służbą wiodącą, gdyż ma tutaj największe możliwości. Równolegle do tych działań operacyjnych my przeprowadzamy jako ratownicy, strażacy, przeprowadzamy działania poszukiwawcze w terenie. One też mają swoją dynamikę, opierają się przede wszystkim na ustaleniu miejsca, czy obszaru, czy akwenu, gdzie możemy się spodziewać takiej osoby zaginionej. I tam w miarę możliwości w pobliżu tego miejsca rozwijane są sztaby, siły, zaplecze kwatermistrzowskie i prowadzone są już bezpośrednio działania terenowe.